Przywykliśmy do tego, że aby dowiedzieć się coś ciekawego w kosmosie, trzeba zbudować obserwatorium gdzieś wysoko w górach albo na jakiejś odległej pustyni. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie robi się to pod wodą. Dlaczego? Naszym gościem jest doktor habilitowany Paweł Malecki, który nam opowie o projekcie, w którym uczestniczy. Pawle, jak to? Tu widzę obrazek, detektory pod wodą, no bez przesady. No bez przesady, prawda? Spod wody nic nie widać. Gorzej jeszcze. No. My tak naprawdę nie patrzymy na to, co wpadnie od góry, tylko ale to, co wpadnie od dołu. No nie, no to gdzie się ten nie kosmos? Może. To się nie może no udać. Nie. No właśnie, to musi się udać. No właśnie, słuchaj, na czym to polega? Słyszałeś o neutrinach? Słyszałem, że to są takie małe cząstki, które potrafią przelecieć przez wszystko i nawet tego nie zauważą. Oczywiście. Żeby zatrzymać neutrina, albo popraw mnie, jeśli się mylę, to trzeba by zbudować mur wielkości tak trzy razy, powiedzmy, a nie tam, trzy lata świetlne grubości. Pewnie tak, zależy od energii. Czyli po prostu to jest coś, przelatuje tak przez nas i w ogóle nie o tym nie wiemy. I w ogóle o tym nie wiemy. Co więcej, przez całą kulę ziemską przelatuje i ani ona o tym nie wie, ani one o tym nie wiedzą. Rozumiem. A krótko mówiąc, teraz przeze mnie też przelatują. Tak. Ojej, w każdej sekundzie miliony. Ojej, no to dobrze, ale wobec tego skąd my wiemy, że one istnieją? No więc, ponieważ neutrina oddziałują rzadko, ale jednak czasem oddziałują, to my czasem jesteśmy w stanie takie oddziaływanie jednak zarejestrować. I one tylko muszą no coś właśnie ciekawego nam powiedzieć. No więc właśnie, ale żeby to zrobić, ponieważ oddziałują bardzo rzadko, to potrzebujemy bardzo dużo materii, żeby jakieś oddziaływanie w ogóle zobaczyć. Teraz skąd wziąć dużo materii? Skąd wziąć na przykład detektor o rozmiarach kilometr na kilometr na kilometr. No. Można taki zbudować, ale to jest drogie i trudne. Ale można użyć naturalnego rezerwuaru wody albo lodu. To zrobiono na Antarktydzie. Tam jest tak zwana kostka lodu, czyli ice cube, kilometr na kilometr. Naprawdę? Na kilometr. Ale oprócz tego można też budować detektory w wodzie, w oceanach. Na przykład w jeziorze Bajkał, na przykład w Morzu Śródziemnym, albo tak jak w naszym przypadku w Oceanie Spokojnym. A no jak zmusić, żeby woda była detektorem? Woda jest detektorem, czy tego chcemy, czy nie. Bo jak już oddziaływanie się zdarzy, to cząstki wtórne, które powstają w tym oddziaływaniu, będą leciały w tej wodzie bardzo szybko. Szybciej niż światło w wodzie, oczywiście. Wolniej niż światło w próżni. No tak, oczywiście. I wtedy będą emitować tak zwane błyski czerenkowe. To jest światło widzialne. Krótko mówiąc, znowu doszliśmy do promieniowania czerenkowego, tak, który jest jakby śladem tego, że coś... Tak. O, to jest to, co ja mówię, że jak jesteśmy na jeziorze i płyniemy motorówką, to od dzioba lewej i z prawej strony mamy takie dwie fale. Otóż to. My jesteśmy tym neutrinem, które nikt nie może zobaczyć. Albo ale raczej cząstką wtórną. Albo tak, a te fale z lewej i z drugiej strony świadczą, że tu właśnie coś przeleciało. Otóż to. To w promieniowanie czerenkowe, tak, które już jest zwykłym światłem. To jest światło, to jest niebieskie światło o jakiejś tam określonej długości fali. I tu już teraz nic prostszego, po prostu wystarczy w wodzie zanurzyć detektory światła, czyli fotopowielacze. Czyli takie, to jest to, co tu widzimy to, na tym zdjęciu widzimy na dole? Tak. My planujemy zatopić mniej więcej takie kilometrowe liny, w których co 100 metrów będzie się znajdował taka kula, w której będzie, nie wiem, 16 fotopowielaczy, każdy patrzył w inną stronę, żeby z każdej strony to światło móc zobaczyć. No i teraz, okej, możemy je ustawić albo gęsto i wtedy bylibyśmy czuli neutrina niskich energii, albo na dużym obszarze, ale w większych odległościach, żeby bardziej być czułym na neutrina wysokich energii i my właśnie takich chcemy szukać. Rozumiem. I mówiłeś o Bajkale, to jest takie jezioro daleko na Syberii, ale teraz i ocean się pojawił, tak, i jeszcze co? Jest też Morze Śródziemne, tam jest skonstruowany eksperyment. Mówiłem ci już o eksperymencie, który jest na Antarktydzie. On jest dojrzały i działa, ale on jest na Antarktydzie, czyli on głównie patrzy na niebo północne. Teraz my już wiemy, że ciekawe rzeczy są raczej na południu, bo tam jest centrum naszej galaktyki i jej płaszczyzna i tam się spodziewamy ciekawych źródeł. Na przykład aktywne jądra galaktyk, ale też nasza czarna dziura. Musimy to zbadać, musimy wiedzieć, co... Mówisz czy o to czarnej czasem... dziurze, która jest w środku naszej galaktyki. Tak. Nasza galaktyka kręci się trochę jak wir w wannie. I tam na samym środku jest ta pożerająca wszystko czarna dziura. Okej, to nie jest aktywna jądro galaktyki, ale to i tak jest ciekawe miejsce do szukania źródeł wysokoenergetycznych cząstek. Czyli z takich miejsc najczęściej pochodzą neutrina? Tak, a tak naprawdę to nie wiemy.
A i po to badamy. Okej, chcemy się tego dowiedzieć. Na razie znamy tylko dwa źródła i to są rzeczywiście aktywne jądra galaktyk. Gdzieś bardzo, bardzo daleko. Ale chcielibyśmy mieć ich więcej, bo tych sygnałów mamy więcej, tylko czasem ciężko jest znaleźć obiekt na niebie, który je emituje. I w jakiej fazie jest ten projekt? To na razie, żeście go tylko wymyślili i w szklance wody sprawdzacie? Nie, do końca. Czy... Jesteśmy w fazie budowy pierwszej linii eksperymentalnej, która w przyszłym roku powinna zejść pod wodę, mamy nadzieję. Tam na oceanie, u wybrzeży Kanady, jakieś 200 km na zachód od Vancouver. Vancouver, aha. Miejsce jest idealne, ponieważ tam już jest całe okablowanie, cała infrastruktura na dnie już jest. Bo Kanadyjczycy tam mają gigantyczne obserwatorium oceanograficzne i po prostu oni chcą, żebyśmy się tam podłączyli i wręcz mają dla nas gotowe statki, którymi mogą nas tam zawieźć i pozwolić nam to zanurzyć. Mieliśmy na razie dwie takie prototypowe linie w tej wodzie. One działały bardzo dobrze, tak nadspodziewanie dobrze, bo na przykład, nie wiem, 6 lat bez awarii to się w fizyce rzadko zdarza, żeby takie prototypy działały tak. Teraz one zostały wyciągnięte. Natomiast, no mówię, w przyszłym roku taką pierwszą prawdziwą linię pomiarową chcemy tam już włożyć i coś obserwować. Jeśli to jest tak wielkie urządzenie, to chyba największym problemem są jednak pieniądze. To prawda. Bo to trochę tak jak CERN, no po prostu tak. To są miliardy to dolarów. To nie jest aż tak drogie jak eksperyment CERNowski i poza tym ma strukturę modułową, więc ile mamy pieniędzy, tyle linii możemy postawić. Rozumiem, czyli to już od pierwszego urządzenia ale już tak. Działa, ale każde następne sprawia, że działa lepiej tak. I potem przechodzimy pewną granicę taką krytyczną, poza której już Nagroda Nobla czeka. No tak, Nagroda Nobla czeka, natomiast no, oprócz tego jak pokażemy, że to dobrze działa, to też i pieniądze powinny zacząć płynąć i to powinno być łatwiejsze. I wtedy jakby są, znaczy ten sukces polega na tym, że się więcej tych neutryn uzbiera. Tak, po pierwsze trzeba potwierdzić obserwację Ice Cube'a, bo to się jeszcze nie udało innym eksperymentom. Jeszcze raz jakieś trudne słowo padło. Ice Cube, to jest ten na Antarktydzie, ta kostka lodu. No ale ta kostka lodu nie jest sama, tam też muszą być te detektory światła. No tak, one są, ona jest obudowana detektorami. Rozumiem, tak. Ale Ice Cube to jest dobre powierzchnie. Ścienny, tak się nazywa. Tak. Więc po pierwsze trzeba potwierdzić ich obserwacje. A po drugie, no chcemy szukać tych źródeł, ale też dowiedzieć się więcej w ogóle o strukturze tego, jak te neutrina lecą bardziej z jednej, czy bardziej z drugiej strony, jaką mają energię, wiesz, i tak dalej. Ale powiedz, to znaczy, że co, już skończyłeś kurs płetwonurka? Nie, na szczęście nie. Szczęście to robią batyskafy, roboty. No wiesz, na 2,5 km czy na 3,5 km to tam raczej nie jest takie, to że raczej po prostu żaden płetwonurek, tak. Ale krótko mówiąc, no to ogromne przedsięwzięcie. No spore. Ale z drugiej strony to jest coś, co Amerykanie czy Anglicy mówią mind-blowing. To pobudza wyobraźnię. I takie śmiałe eksperymenty sprawiają, że, no co tu dużo mówić, coraz więcej ludzi chce przyjść studiować fizykę. Pomyślcie, może to i też wasza przyszłość. Gościem naszego programu był doktor habilitowany Paweł Malecki.